Biorąc pod uwagę ubiegłe lata, w procentach frekwencja na części walnego dla członków z osiedli młodych i Grzybowa wyglądała nieźle. Marna to jednak pociecha, bo po wyłonieniu prezydium oraz trzech komisji na widowni został jeden mieszkaniec. Mimo to realizacja kolejnych punktów porządku obrad przebiegała planowo i bez zakłóceń, włącznie z wyczerpującym sprawozdaniem przewodniczącej Rady Osiedla. Mówiła m.in. o działaniach związanych z likwidacją filii biblioteki przy ulicy Olszankowej. Negocjowaliśmy tak naprawdę każdą książkę, która powinna pozostać w tym miejscu i dla wszystkich czytelników. I drogą kompromisu wynegocjowaliśmy pozostawienie punktu bibliotecznego i też przy tej okazji zapewniono nas o otwarciu świetlicy socjoterapeutycznej. Sporo uwagi radni poświęcali osiedlowemu bezpieczeństwu. Zapraszaliśmy komendanta Straży Miejskiej na spotkania w sprawie dla nas bardzo istotnej, czyli częstszego przeglądania, monitoringu. Jak również mieszkańcy dopominali się o piesze patroli właśnie pracowników Straży Miejskiej, bo przejazd samochodem to niewiele skutkował. Oprócz narzekań na zmiany w rozkładach ZTM-u i SKM-ki, mieszkańcom dają się też we znaki najchłodniejsze części roku. I to wcale nie ze względu na lodowate kaloryfery. Po tak uciążliwych zimach Rada Osiedla dokonała oceny pracy gospodarzy na osiedlu. I ocena ta wypadła pozytywnie, natomiast troszeczkę gorsza ocena tutaj należała się dla miasta, ponieważ na końcu przyjeżdżał pług, odśnieżał z opóźnieniem. Zbędnej zwłoki nie było natomiast przy wyborach nowej Rady Osiedla Młodych. W trakcie prezentacji kandydatów okazało się, że młodych nie tylko z nazwy. Od urodzenia mieszkam na osiedlu młodych wraz z rodzicami. Wiem, jakie problemy są w dalszym ciągu na naszym osiedlu. I myślę, że jako młoda osoba jestem w stanie wprowadzić jakieś, nowe rzeczy, tak żeby jednak nasze osiedle wyglądało jeszcze lepiej. Niezależnie od działań nowej Rady Osiedla powinno w tym pomóc zastosowanie się do wniosków wynikających z protokołu polustracji działalności SMLW. Dotyczy on okresu od początku 2008 do końca 2010 roku. Dokonać aktualizacji postanowień regulaminu Rady Osiedla, a także regulaminu tworzenia gospodarowania funduszami spółdzielni oraz zasad gospodarki finansowej. 2. Usunąć wykazane protokole z selektywnej licytacji zasobów, jednostkowe przypadki usterek i innych mankamentów w utrzymaniu nieruchomości spółdzielni. 3. Kontynuować przewidziane prawem działania w celu uzyskania dalszego postępu w indykacji zadłużeń tytułu opłat za używanie lokali. 4. Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce remontowej. Ową wyliczankę, akceptując powyższe wnioski, mieszkańcy przyjęli bez uwag. Tak samo gładko zagłosowali za sprzedażą kablówki i udzielili absolutorium zarządowi SMLW. Ale gdy doszło do upoważnienia go do zbycia kilkudziesięciu spółdzielczych nieruchomości, prezes Rosiak na wszelki wypadek wyjaśnił. Proszę Państwa, to nie znaczy, że my się pozbywamy majątku. My chcemy te działki wolne, w szczególności one dotyczą osiedla przy Lesie i osiedla Jagiellońska. Jeśli warunki pozwolą zabudować i zarobione pieniądze przeznaczyć na fundusz remontowy. Ponieważ remontów nigdy nie za wiele, mieszkańcy chętnie na zasilenie spółdzielczej kasy przystali, mając nadzieję, że dzięki temu kiedyś osiedle młodych będzie wyglądało młodziej.